Hej, witajcie, siemaneczko, cześć. Z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Zaczynamy serię Broda od nowa. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym podsumowaniem. Pierwszy tydzień bez brody. Oczywiście cały proces zapuszczania lecimy od nowa, jak sama nazwa wskazuje. Co w tym tygodniu zaobserwowałem? Jakich kosmetyków używałem? Jakie negatywne i pozytywne skutki prowadzenia ich na samym początku zaobserwowałem? I czy przyspieszyły one porost zarostu. Tego wszystkiego dowiecie się właśnie z tego filmu, więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, strzelcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy z tematem. Broda od nowa number one. Podsumowanie pierwszego tygodnia. Jakich kosmetyków używałem w tym tygodniu? Podstawą tego tygodnia był olejek od marki Pandrval ze serii Original. Małe 10 ml, wziąłem sobie buteleczkę ze względu na to, iż mówię, no nie będę całego wykorzystywał. Cały tydzień smarowałem tym olejkiem w odpowiednich porach dnia. Dodatkowo używałem balsamu od Pan Eleganta i marki Duelist Stoss. Jest to balsam nawilżający, więc jak najbardziej wchodzi tutaj, jeśli chodzi o tą rutynę. I do tego lubię mieć wąsa pod kontrolą, no bo jakby nie patrząc, teraz jest to główny element mojej twarzy, więc bardzo rzuca się w oczy. Muszę mieć go pod kontrolą, więc stosowałem sobie wosk do wąsów od marki Captain Fawcett z nowej serii Nebula. Wąs lubię, tak jak mówię, mieć pod kontrolą i jak użyję wosku, mam pewność, że w ciągu dnia będzie on się mnie słuchał. Nawet jeśli przetrę w ten sposób, on pójdzie w swoją stronę. Co ważne, jakie cele były w tym tygodniu w mojej głowie? Chciałem zaobserwować, czy te kosmetyki rzeczywiście będą działać. Dodatkowo wprowadziłem mycie skóry i brody tego zarostu plus wąsa przez mydło druickie od marki Rarecraft. Jakby nie patrząc, mydło tutaj bardzo dużo dobrego może wprowadzić. Oczywiście znawcy mogą powiedzieć, że to jeszcze za wcześnie, że skóra może tak reagować albo inaczej. Nie, mi nie chodziło tutaj, wiecie, o kwestię czego można, a czego nie można. Ja chciałem zaobserwować, czy rzeczywiście może coś wprowadzenie tych kosmetyków może za wcześnie coś zmienić negatywnie lub zmienić coś in plus. Mi zależało na tym, aby dać Wam jakieś miarodajne efekty, również wnioski, którymi się właśnie podzielę. Na ten tydzień celem było jak najszybsze zniwelowanie podrażnień, które powstały bezpośrednio po goleniu. Jak wiecie lub nie, ale myślę, że ci, co się golą, się z tym borykają, występują często gęsto podrażnienia skóry. Takie czerwone pola, czasami wypryski i tak dalej. U mnie wystąpiły one na podbródku i na prawej części szyi. W piątek odbyło się golenie, ale już w niedzielę, przez to, że używałem regularnie kosmetyków, nie zauważyłem większego zaczerwienienia, tam nie piekło mnie, to nie swędziało. W jaki sposób używałem tych kosmetyków? Rutyna wyglądała następująco. Rano wstawałem, myłem brodę mydłem Rarecraft, później suszyłem ręcznikiem, nakładałem bardzo obfitą ilość olejku Pandrvala ze względu na to, iż wiadomo, skóra po goleniu będzie wysuszona, będzie taka mniej sprężysta, taka spięta, więc chciałem, aby ona dostała tego nawilżenia, stała się bardziej miękka. No i wiecie, ten owoc, czyli ten zarost z takiej ziemi, że tak powiem, dobrze nawilżonej i naodżywionej, lepiej wystrzeli, więc moim zdaniem to jest klutek. Po około 4-6 godzinach, też biorąc pod uwagę obecną pogodę, tak, mamy wiatr, mamy już zimno, ta skóra znowu stawała się naprężona, taka spięta, było to czuć, było to odczuwalne, więc stosowałem w ciągu dnia jedną pompeczkę, czasami dwie pompeczki balsamu nawilżającego Duelist. Ten balsam moim zdaniem tutaj odegrał główną rolę w tym tygodniu, w jaki sposób ja odczuwałem ten pierwszy tydzień porostu brody. Bardzo dobrze zmiękczał
zarost, bardzo dobrze nawilżał brodę, stawała się ta skóra na twarzy miękka, taka odżywiona, sprężysta. Naprawdę nie odczuwałem przeciążenia, jakiegoś przetłuszczenia, a z drugiej strony, gdzie ta twarz była bardzo świeża. Ja czułem, że wszystko jest ok. Nic mnie nie swędziało, nie było żadnych podrażnień ani czerwonych miejsc. Na wieczór dodatkowo czasami myłem brodę mydłem, a jeśli nie, po prostu po prysznicu ta woda, co spłynęła, co zmyłem sobie brodę i skórę, nakładałem lub olejek, lub balsam zamienny. Nakładałem wosk na wąsy. To jest taki kosmetyk, który bardziej ma nam wąsy obsłużyć, niżeli nawilżyć. Wiadomo, wosk to raczej chodzi o stylizację, niżeli o kwestie nawilżenia czy zadbania. Generalnie, tak jak mówię, skupiałem się na tych trzech produktach. Tutaj bardzo dobrą opinię mogę wystawić o olejku Pana Drwala Original. Kwestia zapachu, kwestia nawilżenia. Ja wręcz specjalnie go nakładałem troszkę więcej, żeby tą skórę nawet prześwietlić, żeby ona troszkę świeciła, bo jak wiadomo, ta skóra i tak to wciągnie. Jest zimno i ona jest świeżo po goleniu. Im dalej będziemy szli w las, im więcej tych kosmetyków będzie stosować, ta skóra też już się przyzwyczai do tego, że codziennie dostaje tą dawkę nawilżenia, wyluzowania, odżywienia i tak dalej, więc ona też już będzie przyzwyczajona. Ale tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, rolę główną odegrał balsam sztos nawilżający, który tymi swoimi naturalnymi składnikami bardzo fajnie się wchłaniał, po pierwsze, bardzo dobrze nawilżał, zmiękczał. Ta skóra się stawała aksamitna, wręcz bym mógł powiedzieć, i nawet mimo tego, że zarost już mi zaczyna odrastać i mam krótkie włosy, te włosy nie były aż tak mocno kujące. Są oczywiście twarde ze względu na swoją długość, ale mimo tego miękkie. No to jest taki paradoks, ale to chcę Wam przekazać, co zaobserwowałem. I czy zadacie sobie teraz pytanie, czy tygodniowy rytuał może dać jakieś miarodajne wyniki? Moim zdaniem jak najbardziej tak, jeśli robimy coś bardzo regularnie, a ja miałem wręcz ustawione budziki na poszczególne kwestie, tak mycie, olejowanie i tak dalej, tak dalej, no bo chcę przyjść do Was z odpowiednimi wynikami. Jeśli chodzi o samą obserwację moją, tak jak mówię, ta skóra stała się bardziej sprężysta, zaobserwowałem zniknięcie wszelkich podrażnień już po trzecim dniu stosowania kosmetyków, więc to też jest bardzo wielki sukces. Brak swędzenia i tego łupieżu, wiecie, tej skóry takiej, która powstaje pod brodą, żadnych tego typu zachowań. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo w sumie byłem przygotowany na to, iż troszkę bardziej będę się borykał z problemami po goleniu, typu właśnie napięta skóra, jakieś wypryski, wrastanie tych krótszych włosków. Nic takiego nie wystąpiło i moim zdaniem im szybciej wdrożymy kosmetyki do brody, typu olejek, balsam nawilżający, jakieś mydło czy szampon, tym lepiej ona zareaguje, no i ten zarost, ta broda szybciej nam wystrzeli, wiecie, w lepszej kondycji, kolorze, może unikniemy tych pustych pól i tak dalej. To jest moja spekulacja. Po pierwszym tygodniu jestem bardzo zadowolony i będę kontynuował tą kwestię. W drugim tygodniu serii Broda od nowa, kosmetykami, które będę używał, będą troszkę tańsze produkty, ale chcę sprawdzić, czy taki zestaw budżetowy, nazwijmy to w ten sposób, zmieni moje odczucie na brodzie. Czy to będzie naprawdę diametralna zmiana, czy nie będę aż tak tego odczuwał. Czy pojawią się jakieś wypryski, czy pojawią się jakieś wągry, pryszcze, czy nie będzie tego widać. W tym tygodniu będę używał olejku od marki Prorazo, balsamu nawilżającego od marki Prorazo, powiedzmy nawilżającego, bo on jest płynny, i nadal będę brodę mył mydłem, ale w tym tygodniu przerzucam się na piwne mydło od marki Rarecraft. To już jest kwestia oczywiście zapachu, ale druickie ma też, wiecie, inny trochę odczyt i ona ma więcej dodatków takich, wiecie, zbawiennych dla brody, a zobaczymy, czy to też wpłynie. Taki zestaw, myślę, że da nam kolejne wnioski na kolejny tydzień. Czy ja zaobserwowałem jakiś szybszy porost zarostu? Nie, myślę, że prędkość porostu jest normalna. Zobaczymy, co będzie później. I takie moje podsumowanie. Składniki, które używałem w tych kosmetykach, na pewno dobrze, zbawiennie wpłynęły na skórę i na zarost. Więc moim zdaniem, panowie, po goleniu jak najszybciej zacznijcie stosować kosmetyki
dobroty. Wbijajcie na grupę dżentelmenów, tam wrzucę post zbiorczy z hashtagiem broda od nowa i dzielcie się swoimi wynikami. Jak ta broda rośnie, jakich kosmetyków używacie, jakie macie spostrzeżenia, jakie obserwacje. Jeśli nie tam, to możecie komentować pod filmem. Znowu chcę Was aktywować do tego, aby też dla innych te nasze filmy na kanale dla dżentelmena stały się takim, wiecie, poradnikiem, czego unikać, a może w co szybciej zainwestować. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeśli film się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, cały czas do przodu. Kanał dla dżentelmena przez Was i dla Was. Karol, na razie, cześć, pa!